Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy nad jeziorem, na spacer wyszliśmy, pogoda będzie piękna w sobotę, 26 stopni i jest lekki wiatr, ale jest piękne słońce i jest taki klimat, nawet bym powiedziała, mediterański, jest cudownie, naprawdę. Pochodzimy trochę, pospacerujemy i jedziemy sobie na śniadanko do domu. Dzień drugi. Witajcie kochani. Jesteśmy tutaj znowu na Berchtesgadensee. Ja tutaj już mam kawkę do picia sobie wzięłam, bo dzisiaj przyjdzie do nas pan, który będzie nam drzwi naprawiał. Już wam mówiłam wczoraj w tamtym filmiku. Ponieważ jak wynajęliśmy to mieszkanie, to właśnie były te drzwi niezrobione i nie można ich zamknąć. I z tego względu musieliśmy się trochę wcześniej wstać. I jesteśmy tutaj na pięknej naturze. Ruda jest tutaj też ze mną, już polatał sobie. Tutaj zawsze jest tak cudna atmosfera. Po prostu zawsze się tutaj wyciszam do na maksa. I niesamowicie jak natura wpływa na człowieka. Także jest tutaj bardzo dużo możliwości na rowerze, na żaglówkach. Można sobie objechać statkiem i wynająć statek też na różne urodziny, na różne okazje. Wiem, że też jest, ogłaszał się ostatnio na grupie jeden chłopak, Polak, który wynajmuje jacht i to nawet w całkiem rozsądnej cenie. Staje się po 120 zł za osobę i można też ten jacht indywidualnie wynająć. Także żaglówki, rowery, można jogę robić, po prostu ćwiczyć. Także jest niesamowicie dużo możliwości. To jezioro jest tak ogromne. Będę chciała przyjechać na rowerze to jezioro i pokazać wam różne właśnie części tego jeziora. Jest 20 km, także cieszę się strasznie na tą wyprawę.
i zabiorę was ze sobą. Także strasznie marzyłam, tam gdzie mieszkałam brakowało mi w ogóle wody i tutaj mam jej pod dostatkiem i w końcu po tylu latach mogę korzystać z tego pięknego jeziora i z wody i ze wszystkich właśnie z atrakcji sportowych, no i przede wszystkim pływania. Do tego jest to jezioro tak bardzo czyste. Woda jest wręcz przeźroczysta, widać kamienie pod wodą. Ja już wam kilka razy pokazywałam w filmiku. Jest bardzo bogata fauna i flora. W ogóle należy to jezioro do jednych uznanych w UNESCO za najbogatsze, jedno z najbogatszych jezior w Europie i czystości. I w ogóle kiedyś wam zrobię osobny w ogóle filmik na temat tego jeziora i całej tej historii, jak to jezioro powstało. Tu kiedyś była kopalnia węgla i zostało to później przerobione na jezioro. Także wszystko wam dokładnie opowiem i zrobię wam osobny filmik. Może tak trochę dziwnie zabrzmi, a jestem zauroczona tutaj tymi drzewami. Jest tyle różnych gatunków i bardzo dużo brzóz. Ja uwielbiam brzozy, są po prostu piękne. Tam, gdzie ja mieszkałam, w Westfalii, można było bardzo rzadko spotkać brzozy. A jak już były, to były takie właśnie cieniutkie te brzozy. A tutaj po prostu jest ich mnóstwo i są piękne. Pięknie to wygląda i są drobnolistne i są już takie trochę starsze. Także jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mam tyle słoneczka, cudnie, że... O! Jest po prostu... Niebo jest niebieskie, lazurowe. No, także kochani, jestem szczęśliwa, happy, myciem, dziewczyna. No, także... Dobra decyzja była. Trzeba czasami zaryzykować w życiu i robić. Bez jakichś tam strasznie dużych planów. Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj na Wilhelmsplatz i z tego miejsca zaczynam moją podróż. Chciałam was dzisiaj zabrać ze sobą do części polskiej, do Zgorzelca, przez którego będę przejeżdżała przez most. I chcę dzisiaj wejść na wieżę kościoła Świętego Pawła i Świętego Piotra i widok z wieży wam pokazać. Także działamy. Jestem dzisiaj znowu na rowerze, bo na rowerze jest ekologicznie i najlepiej można tutaj się poruszać. No, na razie. Tutaj jest Wilhelmplatz, to jest po niemiecku Plac Wilhelma. Jeden z takich właśnie najbardziej znanych placów Görlitz. Jest dzisiaj piękna pogoda, 22 stopnie, ale tutaj 22 stopnie to jest po prostu jakby było 27. Ale jest bardzo miły wiaterek. Tutaj można sobie właśnie na leżaczkach poleżeć, poopalać się.
poczytać książkę, prowadzić fajne rozmowy. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Trochę mi tak trochę przypomina z tego Flea Londyn w parku. No, po prostu jest wyśmienite, wyśmienicie to wszystko wygląda. Chłopak sobie tutaj żongluje piłeczkami. Studenci sobie tutaj siedzą, uczą się. Naprawdę jest urokliwie. Tam, gdzie wam ostatnio pokazywałam tą fontannę, muszelminę. Kobieta, która trzyma muszle na głowie. No i tutaj chciałam tylko pokazać te piękne palmy. Przecudownie to wygląda. Można pomyśleć, że się gdzieś jest w Hiszpanii. No i naprzeciwko jest kościół, zdaje się. Jadę odsykać, co to jest, bo muszę wam powiedzieć, że ja tu dopiero 3 tygodnie mieszkam, także z wami razem wszystko poznaję. Jestem już nad Nysą Łużycką. Najzę, kaczki mnie tutaj wytają. To, co widzimy tutaj, to jest granica. Po drugiej stronie jest Polska. A tutaj, gdzie ja stoję, jest Görlitz, jest strona niemiecka. Most staromiejski, który łączy te dwa państwa ze sobą. No, jest po prostu pięknie. Czasami pada tutaj tak piękne słońce i jest taka gra z cieniem i ze światłem. Przejdę później na drugą stronę i wam pokażę też, jak to wszystko wygląda z drugiej strony, po stronie polskiej. No, kaczucha? Kłak, kłak. Myjcie się, myjcie. Pokazać coś bardzo, bardzo ładnego. Statuły, ale są wyjątkowe. Nie są piękne te gęsi. Thank you.
wieczność. I ja z mężem, jak się tutaj przeprowadziliśmy i pierwszy tydzień zwiedzaliśmy to piękne miasto, to też sobie taką płótkę zawiesiliśmy, wygrawerowaliśmy. Takie zrobię trochę pokus hokus, pokus sobie zrobiliśmy, żeby nam się tutaj poszczęściło. Pokażę wam naszą płótkę później. Tutaj sobie pan łowi rybki. No, mamy bardzo dużo tutaj ryb. Także zapraszamy na ryby. Wędkarzy. Ale się super odbija komin w Nysie. To już jest przejście graniczne. A tutaj na górę muszę się wspiąć teraz tym rowerkiem. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda tutaj z góry, z wieży. Nie jest to piękne, kiedy dwa państwa ze sobą są połączone. I Unia Europejska nam umożliwiła to teraz przed wyborami. Wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Jak to cudownie jest przejść przez most do drugiego państwa i obywatele drugiego państwa przechodzą na drugą stronę i uczymy się jedni od drugich dobrych rzeczy, kultury. To jest chyba najpiękniejsze, co może być w człowieczeństwie. Pokój i przyjaźń między państwami. Tam sobie zostawiłam mój rower. Bo po tym bruku jest bardzo ciężko, bardzo ciężko rower prowadzić, ale przez to będę mogła wam lepiej wszystko pokazać. O, teraz sobie przedłużę mój. Tak to wygląda. Zobaczymy, gdzie jest wejście. Jest. No idziemy dalej. Zobaczcie, jakie piękne drzwi. Restauracja. A push, meine ist ja länger. Wer bietet mehr? Zobaczcie, jakie piękne. Jak to pięknie wygląda. To jest hotel. A zobaczcie, jak pięknie jest zrobiony ten budynek. Pisze, że jest wybudowany w 1544 roku.
jeża. I popatrzcie tutaj, jak to pięknie wygląda. Będę chciała później z drugiej strony pójść, żeby wam pokazać te wysokie, piękne, fascynujące wręcz wieże. Chcę koniecznie tutaj. Tak. I to jest właśnie ten kościół, o którym wam mówiłam, kościół Świętego Piotra. I wiem, że ten kościół kiedyś uległ pożarowi i że został on odbudowany przez mieszkańców miasta w późniejszym roku, zdaje się. I teraz się trochę odsunę, bo chcę koniecznie wam pokazać piękny jest. Takim właśnie typowo gotyckim stylu. Tak, no i będę chciała do środka wejść, żeby wam wszystko pokazać. Pierwszy raz też wchodzę. Jutro, tutaj widzę o 12 godzinie, będzie pan grał na organach. I to jest, nie trzeba za to nic płacić. I już właśnie słyszałam na Facebooku od pewnej dziewczyny, która dała mi informację, że właśnie w niektórych godzinach jest granie na organach, także to musi być piękne. Kiedyś może będę miała możliwość i wam to pokazać. Ale niestety nie mogę jutro, nie dam rady, bo jutro przyjdzie u nas facet naprawiać drzwi i niestety nie dam rady jutro przyjść na organy, bo bardzo chętnie bym wam pokazała, ale postaram się jakiś inny termin znaleźć, żeby wam pokazać, jak to pięknie jest, żebyście sobie posłuchali, bo prawdopodobnie jest niesamowite wrażenie i po prostu ten klang, ten ton tutaj w tym kościele
jest po prostu cudowne. Teraz podejdę i zobaczę, co to jest za dom. A to jest, ten dom powstał na cześć Gottfrieda Kiesowa w 1931 roku, który był urodzony i zmarł 2011. On był bardzo godnym mieszkańcem z Gorzelca, Görlitz. Uratował bardzo dużo zabytków w tym mieście. Także na jego cześć powstał ten piękny budynek. I przechodzimy przez mąż, przez most. Pogoda się trochę taka zrobiła zachmurzona, ale nie szkodzi. I pokażę wam z tyłu. Panowie policjanci stoją. Muszę wam pokazać, jak teraz dopiero te turmy, te wieże wyglądają. Nie jest to cudowne? Muszę wam powiedzieć, że to chyba jest jedno z moich ulubionych miejsc tutaj w Skorzelcu i w Görlitz. Już mówię o Görlitz, Skorzelcu. Po prostu uwielbiam tu być. Tutaj mi się po prostu coś takiego dziwnego włącza, że po prostu jakimś mnie to szczęściem napawa, te widoki. A tutaj jest moja ulubiona restauracja staromiejska, do której zaraz pójdę, zaraz się napić piwka. Albo aperola. Zobaczymy. No, witaj Polsko kochana. Jesteśmy już tutaj. Przechodzimy. I jesteśmy zaraz w Polsce. I teraz muszę wam pokazać koniecznie naszą kłódkę. Opla. Nasza kłódka jest tutaj osobno, ale jest, zobaczcie. No, nie widać jej za bardzo. Jest Aguś i Garuś na zawsze. Super, na razie nam przynosi szczęście. Okej, idziemy dalej. Ach, piękne są te budynki, te kamienice. Po polskiej stronie, piękne, odnowione. A tutaj jest ten komin, co z daleka wam pokazywałam. Tak to wygląda. No i teraz strona niemiecka, w całej okazałości. Zaczęło już padać, zachmurzyło się, ale czasami bardzo fajne zdjęcia wychodzą w takie pogody. Tutaj można sobie bardzo fajne koszyki kupić i papieroski. W ogóle jestem tak dumna z naszej Polski. I tutaj mamy, zobaczcie, jak fajnie jest folklorystycznie kwiat wkomponowany. Sklep ze sztuką ludową. Już nawet kupiłam tutaj kapcie. I jest moja ulubiona restauracja staromiejska. Także chodźcie, zabiorę was ze sobą. Mają po prostu pyszne pierogi. Zobaczcie, jak to uroczo wszystko wygląda. Cudownie.
zobaczę, czy będę mogła gdzieś rower sobie tutaj podstawić. I wchodzimy. W ogóle już wam mówiłam, pokazywałam wam w tych pierwszych filmikach, jak tutaj byłam z mężem. Jeszcze wam pokażę ten sklep folklorystyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę nagrywać? Chyba raczej nie. Nie. Szkoda. Coś zamówię. No, właśnie sobie zamówiłam, bo spadało się, ale tutaj sobie siedzę pod takim zadaszeniem fajnym i zamówiłam sobie rosół i później sobie zamówię kawę. Także proponuję wam tą restaurację, po prostu jest świetna. Są pyszne pierogi, są pyszne zupy, także uwielbiam tutaj przychodzić. I zupka, i zobaczcie, jak pięknie podana w ceramice bolesławskiej. No to wcinam. No kochani, złapał mnie deszcz, rozpadało się i dlatego nie mogę już nagrywać. Już widzicie, mam całe szczęście, że wzięłam sobie kurtkę przeciwdeszczową, bo zapowiadali w ogóle po południu deszcz. W takim razie kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. No i zapraszam was do subskrypcji i za lajka w górę będę bardzo, bardzo wdzięczna. No, no to w takim razie trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w następnym filmie. I oto w tym pięknym parku żegnam się z wami. Cześć!